Cześć, z tej strony Zbyszek z kanału Nocne Niebo. W dzisiejszym odcinku podzielę się z Wami moją ostatnią zdobyczą. Udało mi się nagrać przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przez teleskop. Kto mnie ogląda od dłuższego czasu, to wie, że uwielbiam obserwować niebo, zwłaszcza polować z widzami na sztuczne satelity inne kosmiczne obiekty. Do tej pory korzystaliśmy z tradycyjnych obiektywów, ale od czasu, kiedy trafił do mnie teleskop MAX 127, możliwe jest spojrzenie na przykład na ISS z nieco innej perspektywy. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna miała przeleć o godzinie 19.28. Nie planowałem w ogóle obserwacji w ten dzień, ale akurat niebo w tym czasie przejaśniło się. Miałem dosłownie 30 minut na przygotowanie się. Szybko wyznaczyłem trajektorię przelotu ISS na niebie z perspektywy mojego miejsca zamieszkania. Tradycyjnie wykorzystałem do tego aplikację Stellarium w wersji na PC. Zarysowana błękitna linia pokazywała miejsce przelotu na nieboskłonie. Miejsce, w którym będę miał możliwość zobaczyć ją z balkonu. Wiedziałem, że mam dosłownie dwie minuty na to, żeby mieć ją w zasięgu wzroku, czyli gdzieś pomiędzy południowym zachodem a południem. Potem schowa się za budynek. Na polowanie wybrałem teleskop MAX 127 o ogniskowej 1500 mm oraz kamerę ASI 585. Niewielka matryca w połączeniu z teleskopem dawała ekwiwalent ogniskowej 4950 mm. Jest to na tyle duże powiększenie, że będzie można zobaczyć dzięki temu szczegóły i kształt stacji kosmicznej. To moje pierwsze podejście do ISS z takim sprzętem. Nie wiedziałem, co z tego wyjdzie. Podstawa udanych obserwacji i polowania to odpowiednie ustawienie montażu, jak najlepsza kalibracja na gwiazdy, tak żeby system GO-TO działał i trafiał w punkt. Wyważamy teleskop, a następnie kalibrujemy. Już nie dziś, ale przygotuję dla Was odcinek, jak to poprawnie wykonać. Żeby nagrać przelot i nie śledzić go ręcznie, wykorzystałem zdalne sterowanie do montażu. Poprzez sieć Wi-Fi połączyłem go z komputerem i korzystając z dedykowanej aplikacji. Wydanej przez Skywatchera do śledzenia satelitów wczytałem dane o ISS i wydałem polecenie śledzenia i jego trajektorii. Teraz na ekranie widzicie, jak system śledzi ISS. Mamy podgląd z dwóch kamer. Sona 7.3 podłączona do Samyanga 85 mm to obraz po lewej stronie oraz obraz z kamery ASI 585 połączonej z teleskopem MAX 127 i to jest obraz po prawej stronie. Przelot, który postanowiłem nagrać, był dość niski. Maksymalna wysokość stacji na niebie względem horyzontu to było 35 stopni. Przeliczając to na odległość, w jakiej znajdowała się stacja ode mnie, to w najlepszym momencie, pod koniec nagrania, była oddalona o 700 km, czyli była gdzieś nad Słowacją, to strasznie daleko. A od początku, kiedy ją przechwyciłem i zacząłem śledzić, oddalona była aż od 1200 km. Wraz z upływem czasu widzicie, jak obraz się poprawia. Stacja podlatuje coraz bliżej i widzimy. Więcej szczegółów. Jak oceniam to polowanie? To była moja pierwsza próba w pośpiechu przy przeciętnych warunkach. Mimo wszystko jestem zadowolony. Jest to dobry prognostyk na przyszłość. Pokazuje, że teleskop MAX 127 ma potencjał. Największym błędem było to, że podszedłem do tego bez planu i na przykład nie wychłodziłem teleskopu. Jeszcze nie mam wprawy w ustawianiu ostrości, także trochę nauki przede mną, ale jak wspomniałem, efekt na wideo mnie zaskoczył i jestem przekonany, że kolejne podejście będzie tylko lepsze. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do zostawienia komentarza. Napiszcie, co sądzicie o tego typu polowaniu. Oczywiście, jak tylko będzie pogoda, to powtarzamy to na żywo. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do zostawienia subskrypcji. Do zobaczenia, cześć.